No były przypadki, tam miał zawsze swoją taką grupę, tam jeździł z takimi, no w tym, no każdy tam bardzo w jego gronie lubił wódeczkę, nie? No, takie czasy było, ale ja pamiętam, sam jeszcze nie degustowałem ostro wtedy, ale takie było społeczeństwo polskie, no nie ma co się oszukiwać. No, Luluś przeszedł. Ja nie pamiętam, ale... żeby w dniu kobiet faceci nie byli, tam rzadko kto był trzeźwy. Luluś, można powiedzieć, przeszedł wszystko, nie? Bo tam kiedyś pracował jako tam kierowca, elektryk czy coś. Później miał tą firmę, ona prosperowała bardzo, bardzo dobrze, to wszystko to. No a później przyszedł czarny czas. I za to go najwięcej podziwiam. I podziwiam go za to, jak on to przeżył. Bo ja mogę powiedzieć, że ja bym sobie chyba życie odebrał. Bo były momenty, że mieszkał w garażu, gdzie było minus 5-6 stopni. Bez wody, bez prądu, bez niczego. To się w głowie nie mieści. To w obozach mieli tam kurę podobnie. No i ten biedak. Ale na swego kolega z rodzinnie szedł. Miał tam tą reklamówkę, zawsze jakąś piłkę, jakąś coś. Ci piłkarze jakoś tam do niego byli życzliwi. Tam mi zawsze mówił, że to nawet mu ten Świerczewski chyba malucha kupił. No jeździł tym maluchem, potem bez prawa jazdy jeździł. Bo no. Damian Nawrocik miał kontuzję, żeby go woził. Żeby go woził, tak. To tam też były takie rzeczy. I jak on w takich warunkach to przeżył, na Lechu był codziennie, nie było. Miałem dobry kontakt, bo ja już się wtedy tak nie angażowałem. To jak coś chciałem o Lechu wiedzieć, to wszystko mi Luluś meldował. Bo codziennie był telefon i mówi to, tam trenowali trener taki, zawodnik taki, ten robił to, ten to. Więc miałem wywiad perfekcyjny, no. Ja wiem, ono, mieszkając u mnie te 3 miesiące, to żona ta jakoś sobie obliczyła. Pi razy klamka, że Luluś 80% mówił o Lechu. Tak było. On mówił o piłkarzach, o trenerze, no. O pozycji w tabeli, o tym, co będzie za tydzień, o tym, co było tydzień temu. On tylko żył Lechem, nie? Cały czas. I co go trzymało przy życiu? Co mu cało, że przez no, 77 lat w tak trudnych ostatnim okresie warunkach przeżyć, no to narzekał na te nogi, tam bo ciężko mu się chodziło, a stale chodził po tym mieście, wszędzie był, tu był, gdzie się nie rozejrzałeś, Luluś. Po prostu był, no. Jak tam Dominik wygląda? O co chodzi? Wygląda tak, że mamy 10 minut nagrywania ostatnie, ale jak coś, to ja to mogę przedłużyć. No dobra, no to jedziemy tak. Dalej temat, no. Czyli wszystko się pokrywa. Na pewno, to 20-25. Lech stracił wielkiego, wielkiego kibica. Bo to są... Te nasze grono różniło się od tych kibiców, to tamtego, że myśmy się bawili za swoje pieniądze. My nie patrzyli, czy klub nam postawi, czy coś. I przez takich kibiców piłkarze chcieli przyjść do Poznania. Bo oni najlepsi piłkarze. Janusz Kupcewicz, pamiętam, jak my tamtego. Teraźniejszy prezes Boniek, to mi nawet napisał wizytówkę. Wielu zwycięstw Lecha przyjacielowi Jurkowi Jupickiego życzy Boniek i to. Tak my to robili, jeździliśmy na kadry. Byliśmy na kadrze, we Wiśle, do tego, no, koło, jak to się, Kamień tam po... No, koło Rybnika. Co? Koło Rybnika, to no, nie, w ogóle nie wchodziło. Każdy, mało, Widzew grał z tym, w Pucharze czy coś, już nie pamiętam, to my gościliśmy tych piłkarzy w hotelu Grand i tam my ich zapraszali i tam my ich wyprawiali. Bo Luluś mówi, a co oni tu mają to? A jeździłem z nim na Śląsku, to mówi, przez oni są biedni, oni mają tylko węgiel, a my mamy złoto. Ja mówię, Luluś, uważaj, bo jeszcze nam krzywdę zrobił. O, to czy tamtego, no. Cały Luluś. No, był wesoły, zawsze miał tam Nikogo się nie bał. Lubił bardzo tańczyć rock'n'rolla, nie? Ja wiem. Jak zagrali w Polonezie rock'n'rolla, zamawiał i musiał mieć 3 partnerki, bo jak je obkręcał, to 3 ręce zostawały ich ręce w jego rękach zostawały, tak je obkręcał. Ja wiem w tym sensie, że wiem, że muzykę kochał on. Tak, Presleya. Presleya i Sinatra, no to miał z głową, Presley, nie? To był tam. Ja mu w domu puszczałem, bo nieraz rozmawialiśmy, a w tle leciało z komórki, tam z YouTube'a.
Takie co sobie zażyłem. Ja co ci teraz puścić? Koncert życzeń mu puszczałem. Wychował się, tam nie będę mówił, wychował się jeszcze w Poznaniu, jak jeszcze się chodziło na takie różne zabawy tam do parku sztywnych, do DTK, czy tam. No różnie były, później co, do drukarza. Wózek Adria, nie? No to tam później już w lepsze czasy, no. Ale do drukarza gdzieś tam tego, no. Wszędzie był, wszędzie chował. Nie chcę tak mówić, bo to tak się nie mówi, był dwulicowy, bo ja sam mówię po sobie, że mnie wychowała ulica, ale potrafiłem się po prostu też, bo byłem z różnymi. I był lekarz, i był mecenas, i był policjant, i był złodziej, i był bandyta. Człowiek funkcjonował ze wszystkimi, no bo tak trzeba było. Lusiu, szykuj tam miejsce. Jak tam z Bartkiem jesteś, rozmawiacie, jakiś plan macie na kolejarza, żeby się teraz troszeczkę to lepiej układało? Do końca miał radość, nie? Uśmiech, nie? Właśnie to jest dla mnie niewyobrażalne, że on potrafił się w takich sytuacjach śmiać. A w szpitalu ci lekarze nie wiedzieli, kto to jest. No może by tak mu nie pomagali, bo robili wszystko, żeby... Wszystkie, jakie są możliwości. Wiemy, jak gdzie to jest. 77 lat. To no pogrzeb, no było, no można powiedzieć ładny pogrzeb, no można, ja mówię tak, największy pogrzeb bezdomnego, 1500 ludzi na pogrzebie bezdomnego, nie wiem, nie słyszałem, no. Że gdzieś było więcej. Nie? No. Szok. Ale powiem panu odnośnie właśnie tego ostatniego szpitala, tej opieki, on miał uraz o jedno, że poszedł wcześniej przed tym szpitalem, co go to spotkało, zrobili mu badania, był tam cały dzień, mówi, pieszo wracałem do hotelu, mówi, i źle się czułem. Niby wszystko wyszło ok, ale puścili mnie. I później stało się, co się stało, że ja go wołałem karetkę do tego ostatniego hotelu, w którym mieszkał. Ale w tym szpitalu rozmawiałem z zastępcą ordynatora i byłem tam, no, 3 razy chyba tylko nie byłem w trakcie, jak tam leżał. To naprawdę opiekę miał taką, a nawet ordynator do mnie, zastępca ordynatora powiedział do mnie, że takie on leki dostaje drogie, nie? I tak jak teraz koło niego tutaj biegamy, to mówi, no ciężko. Także ja nie dałem ani żadnej łapówki, ani żadnych pieniędzy, nic. Tu chodziło, ja to wytłumaczę. Że tyle ludzi do Lusia przychodziło, to oni w tej chwili nie wiedzieli, oni nie wiedzieli, kto co to jest. Papieżem nie jest, prezydentem nie jest. No. Metr 60 a tyle ma. Ludzi tu przychodzi to, bo normalnie by tak nie dbali, bo to ma 77 lat, nikt nie tego, to każdy szpital się każdy grosz rozlicza i to no. W każdym razie opiekę miał super i ja dziękuję z swojego serca całemu tym ludziom w szpitalu. Tam były takie niesamowite historie, ja tam mam na kartce napisane mnóstwo anegdot i historii, ale nie będę teraz opowiadał o tym, bo nie ma czasu, bo ja tu bym mógł 4 godziny gadać, ale powiem na przykład, jak był odbierany przez ludzi, którzy go pierwszy raz w życiu zobaczyli. Taka pani, jak on przeszedł, pielęgniarka, przeszedł z Ojomu na ten dobry... już niby polepszyło mu się może na ten lżejszy oddział. Widziałem go chyba tylko raz czy dwa na dyżurze. I kiedy ja przyszedłem, to akurat już, kiedy on zmarł, ja przyszedłem i ona miała dyżur. I ona mówi do mnie tak, ja go widziałam raz czy dwa razy. I ja się tak cieszyłam w ten dzień, co on umarł, na ten dyżur, że będę z nim, bo on taki wesoły, tak rozbawiał tak wszystkich, takie miał podejście, takie na pierwszy strzał. Tak był komunikatywny z ludźmi. Ona mówiła, ja się tak cieszyłam, że będę z tym pacjentem miała dyżur, z tym Heniem, z tym Lulusiem. A widziała go raz czy dwa. I on właśnie tak łapał. Ja nieraz, jak on czekał na mnie, jak ja z pracy wracałem na przystanku na przykład, to ja przychodzę, a on sobie rozmawia z 5 kobietami. Rozdaje im ciastka, jabłka i rozmawiają sobie, jakby się znali, nie wiem, od 20 lat. A to były obce osoby, on po prostu na przystanku potrafił rozmawiać. Łatwo nawiązywać kontaktu, no to tam jest tego. No. Wy chyba w trójkę tak żeście się dobrali, lew was połączył, ale musieliście mieć coś w sobie, że i tych zawodników ściągnęliście, i te pieniądze dawaliście, i uzupełnialiście się. To chcieli grać w lechu, bo ta atmosfera była, chcieli. No powiem, ja powiem tak, że w tamtym czasie my jako prywaciarze dla tych piłkarzy byliśmy. Oni tam sobie dobrze żyli, ale my byliśmy te piętro wyżej i to im tego. Dzisiaj to ten piłkarz by cię kupił jak to, a piłkarsko to nie chcę mówić i obrażać, bo by musieli Okoniów i kurwa jeden but czyścić, drugi i to. Bo jak ktoś nie wie jak Okoń grał,
to niech dzisiaj spojrzy, jak Messi grał. I to jest ta sama różnica. I to jest tylko nieszczęście, że się za wcześnie urodził, bo dzisiaj by zarabiał, tak jak ja zawsze mówiłem, 1 000 000 euro miesięcznie. Ale... I byśmy się balowali i wszystko by jeszcze grubo zostało. Zaraz panu Mirkowi oddamy głos, ale niech pan powie to, co mi pan kiedyś opowiadał, że pan Mirek powiedział panu, że ja wyjdę teraz. A to ja wiem, ale że o Mirku nie rozmawiamy, to ja nie chcę. Ale tego... jaki to był zawodnik, to chociaż no, uprzedzą fakty. Krótko, tak? To tym maliniokom niech słuchają wszystkim. Jest mecz Legii z ŁKS-em, a że Okuń się spóźnił, to za karę go posadzili... Na trybunę. Znaczy się, jako rezerwowy. Ale on, kurwa, to dzisiaj nie do pomyślenia, jako rezerwowy, usiadł się koło mnie na trybunę. I siedział tylko mnie, jeszcze ja miałem jego córkę, Madzie. Dziś już bym jej nie udźwignął, ale wtedy miałem ją na kolankach i tego. Dziękuję za no. No nie, no bo takiej siły już nie mam, wiesz, kobietom i teraz co? Zapowiadają, że Okoński do szatni. A Mirek do mnie mówi tak, słuchaj, będzie 3-0. Jednego strzelę, jedną zrobię jedenastkę i jedną bramkę podam. I wszystko tak było. Mógł strzelić już tą bramkę, drugą, ale nie strzelał, żeby była fał, żeby był. On już do pustej bramy leciał i na krycie z powrotem. O kurwa, przydzieli. No, ale jak? A taki mecz pamiętam. I później trzecią mógł strzelić, ale obiecał asystować i asystował. I podał. No to, i on to powiedział. To teraz ja powiem tak, Malinioki, zróbcie to, proszę was, wyjdźcie, będziemy was szanować. Powiedzcie i tak zróbcie. Nie zrobicie. No, niestety. Odpowiedzcie, będziemy mieli mistrza i zdobędźcie tego mistrza. No, i wszyscy zadowoleni. Pan Mirek powiedział... Nie chcę, inni trenerzy tu przeżali, czy tam ten mały ten z ŁKS-u, jak on... Jezierski, czy tam w Górniku, czy coś. Oni mówili, zobacz, kolejny wygrał 1-0. A teraz jakbyśmy wzięli Okunia do tej drużyny, to by ta drużyna wygrała 1-0. No, ale mamy tutaj dzisiaj dzień Lulusia. Mamy dzień Lulusia, ale rozmawiamy o panu Mirku, bo Luluś mi o panu Mirku w domu, jak mówił o Lechu 80%, to o panu Mirku mi mówił 30%. No, tak. Bo on, tak mi, było. On go traktował jak swoje dziecko, jak swojego syna. On tak go kochał. On go uwielbiał. Więc panie Mirku, co pan chce powiedzieć o Henryku Zakrzewiczu? Co panu na teraz dusza ile, mówi serce? Ile pan z nim wyrobał gorzołki? Co ja mogę powiedzieć to o Henie? No, mało powiedzieć, to słów też zabraknie, ale po prostu mogę tylko jedno powiedzieć. Był to wielki król kibiców. Niestety zabrakło mi po prostu ten pogrzeb, który był. Nie mogło do mnie to dotrzeć, po prostu nie wiem, ci kibice, którzy byli na tym pogrzebie, widzieli mnie. Zabrakło mi jego.